Mam trzy rury. Robimy jeszcze trzy takie formy. Wzór bierzemy z tej, bo już mam wszystko tutaj zaznaczone i tak jak należy, będzie to lane. Dlatego przykrajamy, robimy dziurki i git. Już wszystko przygotowane, proste linie, kurde, do cięcia. I z czym się złapałem? Z tym, że tutaj coś, kurde, nie działa. Ciekawe czemu? Trzeba rozebrać. No, chciałem rozebrać cały stół zawalony. Zacząłem sprzątać, proszę Państwa. W końcu chyba po miesiącu przyszedł ten czas, kiedy ten impuls się pojawił w końcu, długo wyczekiwany i, kurde, wziąłem się, sprzątam. Na to czekałem, proszę Państwa. Zobaczycie, jak to będzie pięknie. Wiecie, po czym poznać, że jest za duży syf? Po tym, że farmer zaczął sprzątać, o. Cyk. I na warsztat. Nie, to już nie jest warsztat. To już jest biuro, kurczę. Biuro pracy. Pracujemy. Rozbieramy, sprawdzamy, co jest. Kabelki ucinamy, coś robimy i, kurde, tniemy te rury. Nie obyło się bez łączenia trytytką, kurde. Usztywnienie i łączenie zarazem, proszę Państwa. Ja pierdzielę, majster, ja Ci pokażę, jak się robi, kabelki się łączy. Na szczęście spięcie było na kablu, a nie gdzieś w środku, więc tu jest szybka robota, rozciąć, jeszcze raz połączyć trochę mocniej i, kurde, zalepić i usztywnienie dać inne, lepsze, żeby tutaj nie było za bardzo ruchów i może posłuży. To i tak chyba służyło z 10 lat tam w pewniku. No i tam się nie łapie trytytkami, tylko, kurde, tylko się złapie wykładziną i git będzie, zobaczysz. No i co, da się, kurczę. O, pyk, już pacjent nie dość, że lepiej wygląda, to i na pewno lepiej się czuje. O, jeszcze tylko to zataśmuję, żeby było równo i żeby złodzieja nie kusiło, bo takie eleganckie wykończenie sprzętu to, kurde, na pewno rzuci się w oczy niejednemu. O, i tak wygląda teraz sprzęt, proszę Państwa. Kurczę, kabelek sztywny jak nie powiem co. Sprawdźmy teraz, czy te wszystkie moje działania i pół dnia miało tutaj sens. O, trzeba odpalić. Kurde, elegancko. Robimy robotę. Nie dość, że zrobił, to jeszcze trytytki odzyskał dobre. Kiedy już mamy zdrapane wszystkie fusy, czy jak to nazwać, po cięciu, wkładamy jedną część w drugą w ten sposób i dbamy o to, żeby tutaj też nie było żadnego większego syfu, ponieważ jeśli to się rozepcha, to później beton znajdzie ucieczkę, wypcha to piachem i szczelina będzie coraz większa, aż w końcu znajdzie ujście i będzie to wszystko ciekło. Musi być w miarę czysto po cięciu. Zaznaczamy markerem, gdzie mamy wiercić dziurki i najlepiej długim wiertłem, żeby od razu na wylot się starać prosto sieknąć i po robocie. Mamy już wszystko podziurkowane, więc teraz wracamy do suka pierwszego. Mam już tutaj wszystko gotowe, więc trzeba założyć. Jedno, co zmieniłem, to tylko na szpilki z tej strony, gdzie się nie odkręca, bo z tej strony tylko odkręcam. Więc tutaj gwint mnie nie interesuje. Do tego wziąłem go, zeszlifowałem z dwóch stron delikatnie, ażeby wkrętarka lepiej chwytała i się nie kręciło, nie? Do tego przy ostatnim słupku, zanim go zdjąłem, zaznaczyłem markerem linię, tak jak był zczepiony. Więc tak powinno być kolejnym razem, bo mnie wymiary satysfakcjonują. Tak wygląda gotowy szalunek. Jest już spięty. Na dole jeszcze tylko załapałem drutami, bo tam będzie największe ciśnienie betonu. Będzie zalewane pionowo, dlatego żeby nic tutaj nie rozerwało tego właśnie krojenia, tak? Łączenia tych rur. Bo wtedy to już bieda. Stawiamy pionowo w wiadro z piachem. Z tej strony kładziemy kątownik, z tej strony tych prętów też kładziemy kątownik i zalewamy, kurde. Ja na razie nic nie zalewam, bo jeszcze muszę zrobić tam te trzy formy i od razu sobie cztery postawię, zaleję może jutro i będzie chyba na ten
Rok mi wystarczy, bo chcę ogrodzić kawałek poletka, żeby już kury można było wypuścić i żeby tutaj, gdzie mam warzywo, to wszystko było grzebane, bo może one zdołają te nasiona zielska przebrać i aż tyle tego szajsu nie będzie. Dobra, i znów na 2 dni spokój. Dobre ci włochy, kurde. A, to. Dobre. No. Bruno już nie dał spokoju, tylko mnie zobaczył na podwórku i huk, mówi, dawaj farmer, bo piździ po jajach. Brzydka pogoda, deszcze, wiatry. Schowam je wcześniej, później nie będę musiał. No i tak cały dzień siedziały, to trochę zjadły, trochę pomarzły, to dobrze. Futro im się zagęści. Niech się przyzwyczajają do chłodnych temperatur, bo kurde, przyjdzie zima, ja ich stąd nie wymelduję chyba, ale mam już pomysł na załatanie trochę tych dziur, szczególnie od zachodu, tam gdzie Bruno, żeby tutaj miały one, no żeby przewiewu nie miały w zimę za bardzo. Będziemy działać. Proszę, jak im smakowało, aż próchno wyżarły. Do czysta, kurde. O. Pożywna papka, łatwo przyswajalna i co najważniejsze, zdrowa, a drugie najważniejsze, tania. O. Twój kurczak najchętniej jadłby to. Taka pogoda, że aż do podziemia zszedłem. Kurde, prezes chyba zamówił, ale z tego co widziałem, to dobrze się dzieje w Warszawie. Kurde, dobre chłopaki. Trzymam kciuki. Patrzcie, jaki lufcik zrobiłem. Dzięki temu tutaj nie ma wilgoci teraz. I kurde, no, pleśni żadnej na razie nie widać, no mimo że deszcze coś tego, a tutaj sucho. Więc kurde, dobrze, no. O, biorę dla królików, bo nie ma co jeść. Tydzień temu wyplanował to i kurde dzisiaj pościelił. Bacie, nasz terrorysta w szoku, za nie mówił. O, zobaczmy jak on się ma. Kurde, chodź tu. Jak tam się czujesz? Opowiadaj. Albo za dużo nie gadaj, bo kurde prezes wjedzie. Już kurde dożywotnio ja z niego będę się śmiał, się nie bójcie. Zobaczcie, jaki się zrobił. Kurde, kartofelki służą. Widzę. O, Jezus! Kurde, dobry terrorista. No. Pucaty, kurde, jesteś ty. Dobry terrorista. O. Dzieci robi jak szalony. Zobacz, kurde. Zobacz, co żeś narobił, ty. O, to. Patrz. Patrz, kurde, twoje pociechy. O. Poznajcie tatusia. Dobra. O, księżniczko jak się najeżyła. Kurde. Wiecie, patrzcie, jak kartofelki dopiero dałem. Jo, już prawie nie ma. Jeszcze jednego by dał. Macie, te to jeszcze trochę ciepłe. Ale nie gorące, ani letnie. Dobra. Maskotka, kurde. Terrorista, chodź. Styka już. Styka. Bo powiedzą, że się znęca. Szalony. No i co, że szalony? Ważne, że nie popierdolony. O. A to mniejsza wersja terrorysty. I got broads in Atlanta. Choose it to be in the family.